Dorota Dusik, witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Dotyk Czułości, a ze mną w dniu dzisiejszym specjalnie dla Państwa gość Ania Brzozowska. Witam serdecznie, Aniu. Witaj Doroto i dziękuję za zaproszenie. Ania jest terapeutą do spraw ustawień systemowych, jak i również jest fizjoterapeutką. Aniu, dlaczego właśnie ustawienia? Ustawienia pozwalają patrzeć szerzej. Czuć więcej i rozumieć więcej. Rozumieć, skąd się bierze, skąd przeżywam to, co przeżywam i przede wszystkim rozpatrują czy rozprężają to, co jest za duże przy nas. Rozprężają to, co jest za duże przy nas. Jak to rozumieć? Na przykład. Czasem jest tak, że ludzie niosą bardzo dużo ciężaru. I skąd ten ciężar? Czy rzeczywiście to jest na ich życie, na ich los? Czy może są połączeni z losem wielu i patrzą na wiele, wiele ciężarów? Czasem jest coś takiego, że widzisz kobietę, która, dajmy na to, ciągle jej się nie układa w życiu. Że ona przez 20 lat jest w tak zwanej czarnej dupie i 20 lat płacze. Pytanie, kiedy się jej pyta, za kim tak płaczesz? Nie wie. Kiedy robimy ustawienie, okazuje się, że patrzy na dużo szerszą sprawę w duszy, aniżeli tą, którą ma przed oczami tu i teraz. W związku z tym jest nieobecna też dla swoich współpartnerów, dzieci, bo ona ciągle jest w jakimś głębokim ruchu rozpaczy i nie widzi adekwatnie tego, co dobrego ją spotyka dziś. Nie przeżywa tego życia, widząc, co dobrego ją jakby spotyka dziś. Zakotwiczona w jakiejś przeszłości, rozpaczy, trudności. Nie widząc tego, co jest tu dobrego, co jej każdy dzień przynosi. Dokładnie. Zamiast się tym cieszyć, to po prostu jest gdzieś indziej. Dokładnie, jest gdzieś indziej. Czyli wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy, które potrafią potrafią w zasadzie wesprzeć daną osobę i pozwolić jej na życie i cieszenie się życiem. Tak, adekwatnie do sytuacji, przeżywania życia adekwatnie do sytuacji.